Gdyby spojrzeć z boku, Halo Reach jest kolejną odsłoną Microsoftowego tasiemca, który musi niezmiennie forsować kolejne wersje swojej konsoli za pomocą tej samej marki gier. Ta gra wydaje się następną pozycją skreśloną z listy produkcji potrzebnych, by zapełnić kalendarz premier po zakończeniu trylogii Master Chiefa. Nijaką próbą grania cały czas na znanej nazwie, wyciągnięcia jeszcze jednej odsłony mającej wyróżnić się, a jednocześnie będącej skazaną na łatkę niepotrzebnej. Z bliska jednak Halo Reach to łabędzi śpiew utytułowanej ekipy, która właśnie w 2010 roku dopięła wszystko, co zbudowała wcześniej i która mimo usamodzielnienia się postanowiła możliwie jak najdłużej opiekować się światem, z którym naprawdę ciężko było się jej rozstać. W końcu Bungie nadzorowało serię jeszcze 2 lata po stworzeniu ostatniej gry. Czas mija i wydaje się, że nie jedna generacja Xboxa minęła, a całe wieki. Odkąd Bungie nierozerwalnie kojarzyło się z serią Halo. Reach był ostatnią grą, jaką dali nam ojcowie marki i pierwszą dużą odsłoną próbującą zrobić krok w swoją stronę po domknięciu trylogii. No bo chyba zgodzimy się, że ODST było mniejszą produkcją na starym silniku pozbawioną połowy koniecznej zawartości. Tak, chodzi mi o multiplayer. Ale tam nie o to chodziło. Uzasadniała to niższa cena i trójka w nazwie, więc na nowy silnik i odmieniony komponent sieciowy należało poczekać do premiery Reach. We wrześniu 2010 roku na Xboxie 360 wylądowało ostatnie Halo od Bungie. Prequel wszystkich numerowanych gier tracił możliwość opowiedzenia zaskakującej historii przez powrót do wyeksploatowanego do granic upadku Reach. Na szczęście twórcy byli nie w ciemię ubici i świadomi tego problemu nadali swojej historii odpowiedni klimat, a także skupili się na samym sposobie opowiadania. Reach to gra, która nawet świeżakowi spoiluje to co najistotniejsze na samym początku. Bo pierwszym co widzimy jest zniszczony hełm naszego protagonisty Noble Six. Zdradza to unikalne podejście twórców. Zwroty akcji i zaskoczenia scenariusza nie są tu na pierwszym miejscu. Reach przyjmuje na klatę problemy prequelowania i staje im naprzeciw. Na początku wiemy, jak cała historia się skończy. Kto umrze, a kto wyleci ze szklonej planety z nowym SE Microsoftu w Windows Phone. Sednem opowieści jest tu i teraz. Te konkretne wydarzenia, te konkretne postacie i gęsty klimat, jakim zalano piątą grę w serii. Wszelkie starania naszych kompanów o odzyskanie kontroli nad obleganą planetą są z góry skazane na porażkę. Początkowe sukcesy niewiele cieszą, ale z czasem mogą pomóc w lekkim zagapieniu się, jeśli tylko historia odpowiednio mocno was wkręci. Wtedy pierwsza śmierć, pierwsze porażki zaczynają doskwierać i gdy przypomni nam się, że Noble Six od początku nie miał szans, wsiąkamy w klimat na całego. Wtedy heroiczne poświęcenia okazują się pozbawione znaczenia, a trudy walki z przeważającymi siłami wroga okazują się syzyfową pracą. Są tu małe perełki w scenariuszu, jak radość, gdy wiemy, że nasz ulubiony bohater odszedł z przeświadczeniem, że swoim poświęceniem uratował sytuację, bo zwrot akcji wydarzył się już po jego śmierci. Albo spodziewając się porażki całego oddziału, okazuje się, że komuś udało się przeżyć, by opowiedzieć o tym dniu. Reach to naprawdę opowieść odporna na spoilery. Tyle z moich własnych przemyśleń, bo technicznie Reach to gra środka. Ładniejsza od Halo 3, ale raczej wszystko jest ładniejsze od Halo 3. Lepiej się strzela niż w ODST, jest większe zróżnicowanie gameplayowe i chyba w końcu odkryto złoty środek na spartańskie zdolności, odcinając się od rzucanych gadżetów. Ale wciąż klasyczny gameplay uniknął takich podstaw współczesności jak zawsze dostępny sprint. Później wyszło Halo 4, które wizualiami i mechaniką strzelania zjada to starocie na śniadanie. Sprawdza się to nawet w trybie multi, gdzie obowiązkowe levelowanie jest sprowadzone do podstawy niekolidującej z gameplayem, co w późniejszych częściach było modyfikowane. Wszystko to sprawia, że decyzja, by wydać Halo Reach jako pierwsze w zestawie kolekcji Master Chiefa na PC, wydaje się jak najbardziej zasadna. Dzięki pieczołowicie skomponowanej opowieści, Reach jak Spartanie nie przepadło nigdy. Co najwyżej, zaginęło w akcji na 9 lat.